Jak podaje magistrat, od piątku ruch od centrum Bełchatowa w kierunku Kleszczowa odbywać się będzie na dwóch pasach ruchu z możliwością skrętu z Wojska Polskiego we Wyszeńskiego oraz z Wyszeńskiego w prawo w ulicę Wojska Polskiego. Zamknięta będzie ulica Armii Krajowej od Wojska Polskiego do zjazdu do stacji paliw. Ruch na Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Getla zostanie skierowany w ulicę Piotrkowską i Mostową do Wojska Polskiego. Od ronda Armii Krajowej Groszkowskiego ruch skierowany Zostanie w ulicę Kolejową. Dojazd do galerii handlowej oraz marketu budowlanego pozostanie bez zmian. Ruch do osiedla binków od kierunku kopalni skierowany zostanie ulicą Mostową i Piotrkowską, a następnie do Ronda Getla Armii Krajowej. Dojechać do Binkowa będzie można także od ulicy Kolejowej w ulicę Groszkowskiego i do Ronda przy Galerii Handlowej. Od ulicy Lipowej ruch odbywać się będzie ulicami Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Zamoście do Wojska Polskiego. Skrzyżowanie przebudowywane jest od początku lipca. Wówczas wykonano roboty instalacyjne, jak sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa po zachodniej stronie krzyżówki, czy przebudowa linii niskiego napięcia. Obecnie prace obejmują Budowę linii oświetlenia ulicznego. Dotychczas drogowcy wykonali około 140 metrów krawężnika granitowego i betonowego, prawoskręt z Wyszyńskiego we Wojska Polskiego i prawoskręt z wojska polskiego wyszyńskiego oraz położyli pierwszą warstwę podbudowy. Gotowy jest ciąg pieszorowerowy na skręcie z Wyszyńskiego w Wojska Polskiego.